Jeżeli tematyka relacji damsko-męskich, spraw seksualnych, czy tematyka wychodzenia z uzależnienia od pornografii, jeżeli te tematy są dla Ciebie istotne, obejrzyj ten materiał do końca. Mam dla Ciebie dzisiaj kilka istotnych informacji w kontekście tego, czego możesz się spodziewać na tym kanale w najbliższym czasie i odpowiem również na pytanie, dlaczego przez ostatnie miesiące nie pojawiały się tutaj żadne dłuższe filmy. Więc zapraszam. Witam Was serdecznie ponownie po dłuższej przerwie w pozycji horyzontalnej, już nie tylko w formie shortsów, jak to miało miejsce przez ostatnie miesiące. Dziś mam dla Was standardowy materiał, może nie merytoryczny, ale bardziej informacyjny. Mam dla Was na dzień dzisiejszy kilka istotnych informacji w kontekście tego, czego możecie się spodziewać na tym kanale w najbliższym czasie. Odpowiem również na pytanie, co sprawia, że przez ostatnie miesiące nie pojawiały się tutaj żadne dłuższe materiały, gdyż otrzymuję od Was regularnie to pytanie, więc odpowiem. Słuchajcie, zanim przejdę do konkretów, przede wszystkim chcę przywitać również nowych subskrybentów. Jest nas tutaj już ponad 13 tysięcy. Ostatnim razem, kiedy wrzucałem tutaj dłuższy materiał, było nas około 4 tysiące, więc społeczność rozwija się głównie za sprawą shortsów, a także za sprawą wybuchu materiału na temat objawów odstawienia pornografii. Więc pragnę przywitać wszystkich z Was. A tymczasem przejdźmy do konkretów i do tych kilku informacji, które dla Was na dzisiaj przygotowałem. Moi drodzy, pierwsza kwestia. Chociaż większość z Was jest tego świadoma, mimo wszystko dostaję czasami wiadomości od niektórych z Was w stylu: Marcin, czy Ty jeszcze kiedyś wrócisz na YouTube'a? Czy ten kanał jeszcze kiedyś odżyje? Moi drodzy, ja nigdzie z YouTube'a nie zniknąłem. Jestem tutaj cały czas i od miesięcy wrzucam tutaj regularnie materiały typu shorts. W zasadzie przez ostatnie 10 miesięcy wrzuciłem tutaj około 200-250 shortsów z maksymalnie skondensowaną wiedzą w pigułce. Więc jeżeli Wy jeszcze tych materiałów nie widzieliście, jeżeli przegapiliście te materiały, no to moi drodzy, macie naprawdę wiele do nadrobienia. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was jest tego świadoma, ale mimo wszystko czasami dostaję od Was takie pytania, więc chciałem odpowiedzieć. Słuchajcie, fakty są takie, że oczywiście nie ma co się oszukiwać. Z mojej perspektywy shortsy nigdy nie zastąpią dłuższych, merytorycznych filmów. Takie są fakty. Z mojej perspektywy wielu z Was uważa podobnie i czekacie, tak? Czekacie na dłuższe materiały, zastanawiacie się, czy te dłuższe materiały się tutaj jeszcze pojawią. Dlatego mam dla Was w tym momencie kilka istotnych informacji właśnie w tym zakresie. Pierwsza sprawa, czy dłuższe materiały będą się pojawiać na tym kanale? Oczywiście, będzie się pojawiać tutaj masę dłuższych filmów. W zasadzie wracam właśnie w tym momencie z dłuższymi filmami. Jest kilka istotnych powodów, dla których dłuższych filmów po prostu nie było przez ostatnie miesiące, dlatego chcę Wam odpowiedzieć, co sprawia, że tych dłuższych filmów tutaj nie było. Natomiast na wstępie chcę Wam powiedzieć, że oczywiście możecie tutaj liczyć na dłuższe materiały. Ja sam stęskniłem się za tym, aby dawać Wam jak najwięcej wartości, nie tylko w formie shortsów, ale również w formie dłuższego, merytorycznego kontentu. Słuchajcie, dlaczego nie pojawiały się tutaj dłuższe filmy? Powodów jest wiele. W zasadzie przez ostatni rok w moim życiu zmieniło się niemalże wszystko. Przeprowadzka, zmiany relacyjne, konsultacje z Wami. Pracuję z Wami naprawdę w dużym zakresie, indywidualnie, co również pochłania dosyć sporą ilość czasu. Rozwijam również inne platformy, TikToka, Instagrama. Tak samo dosyć sporo czasu przez ostatnie miesiące, dosyć sporo. Mnóstwo czasu zajęła mi praca nad potężnym projektem, który już wkrótce będzie do Waszej dyspozycji, oczywiście do dyspozycji tych z Was, którzy ten produkt, ten kurs zakupią, gdyż będzie to
płatny produkt na temat poznawania kobiet, na temat poznawania kobiet na żywo, na temat rozmawiania z kobietami, produkt, w którym pokażę Wam, jak ja to robię, produkt, w którym pokażę Wam moje interakcje z kobietami. Jeszcze innym powodem jest to, że starałem się o dofinansowanie, dzięki któremu byłem w stanie kupić nowe oświetlenie, nowe lampy, nowy sprzęt do nagrywania, nowe mikrofony, więc naprawdę przez ostatni rok sporo się u mnie działo i między innymi właśnie ze względu na te powody nie wrzucałem tutaj dłuższych materiałów. Natomiast dłuższe materiały już w drodze. Wytłumaczę Wam w tym momencie, rozjaśnię Wam w tym momencie, jaki jest konkretnie plan na ten moment. Słuchajcie, plan jest prosty. Po tym materiale w przeciągu 2 tygodni możecie się spodziewać tutaj materiału, dłuższego materiału na temat poznawania kobiet na żywo. Przedstawię Wam kilka bardzo istotnych wskazówek, kwestii właśnie w kontekście poznawania kobiet na żywo i również opowiem Wam więcej o produkcie, o kursie, o szkoleniu, które dla Was stworzyłem. Szkoleniu na prawie 20 godzin materiału, szkoleniu naprawdę z całą masą wartości w tematyce poznawania kobiet, w tematyce rozmawiania z kobietami. Jestem mega nakręcony tym tematem, jestem mega nakręcony tym produktem i nie boję się użyć tych słów. Jestem pewien, że ten produkt może odmienić życie wielu z Was, jeżeli oczywiście zdecydujecie się ten produkt zakupić, gdyż, jeszcze raz powtórzę, będzie to oczywiście produkt płatny. Okej, co jeszcze chciałem Wam przekazać na dzień dzisiejszy? Tak jak mówię, w perspektywie 2 tygodni pojawi się na kanale materiał na temat poznawania kobiet na żywo i po tym filmie wracamy z dłuższymi materiałami, z materiałami właśnie w pozycji horyzontalnej. Może nie będą to od razu materiały 20-30 minutowe. Plan jest taki, aby najpierw nagrać kilka filmów od 5 do 15 minut, aby troszeczkę się rozkręcić, złapać dobrą dynamikę i aby regularnie dawać Wam po prostu jak najwięcej wartości. Czy to oznacza, że na kanale nie będą się już pojawiać shortsy? Absolutnie nie. Shortsów będzie oczywiście coraz więcej. Plan jest taki, aby shortsy po prostu pojawiały się tutaj codziennie. Taki mamy dzisiaj rynek, jeżeli chodzi o social media. Krótkie formy kontentu są bardzo pożądane i również dzięki nim, między innymi, udaje mi się rozbudowywać tę społeczność, której jesteście częścią. Więc plany są naprawdę ambitne. Nie będę Wam tutaj więcej opowiadał na temat planów. Trzeba działać, trzeba wrzucać materiały. Chciałem Wam po prostu przekazać, że ze mną wszystko ok, że dłuższe materiały już w drodze i chciałem Wam po prostu przedstawić kilka powodów, dla których tych dłuższych materiałów przez ostatnie miesiące nie było, gdyż śledzicie mój kanał od dawna. Wielu z Was czeka na te dłuższe materiały, dlatego chcę Was tylko poinformować, że masa wartości w drodze. Tyle chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że u Was w porządku. Na koniec jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o dłuższe filmy, zaczynamy z tematyką relacji damsko-męskich. Będą na pewno z czasem pojawiać się również filmy w tematyce uzależnienia od pornografii, ale moi drodzy, nie jestem w stanie robić wszystkiego naraz. Najpierw muszę wrócić do dobrego rytmu, wrzucić tutaj kilkanaście materiałów, zwłaszcza w tematyce relacji damsko-męskich, w tematyce, która mnie najbardziej pasjonuje, w tematyce, w której posiadam największą wiedzę, największe kompetencje i swoją drogą w tematyce, która jest Wam najbardziej potrzebna. Pracuję z Wami regularnie, wysyłacie do mnie regularnie maile, wiadomości i wiem, panowie, że relacje damsko-męskie to jest dla Was absolutny priorytet, więc zrobię co mogę, aby dać Wam maksymalnie wiele wartości w tej tematyce, ale jeszcze raz podkreślę, na pewno z biegiem czasu będą się tu również pojawiać ponownie materiały w tematyce uzależnienia od pornografii. Tyle na dziś z mojej strony. Mam nadzieję, że u Was w porządku i jeszcze raz powtórzę do tych z Was, którzy jeszcze nie oglądali shortsów na tym kanale, panowie, macie naprawdę wiele do nadrobienia, więc zapraszam Was do oglądania i widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Pozdrawiam.